proszę. Barbara Gruszka jest zaniepokojona stanem uczennicy. Chce się dowiedzieć, co się dzieje z Klaudią, żeby jej pomóc. Dziewczyna jednak nie chce z nią rozmawiać. Nic dziwnego, że się źle czuję. Siadaj, masz coś do jedzenia, Klaudia? Klaudia? Klaudia, o co chodzi? To prawda, że się głodzisz? Nieważne. Zrozum, że chcemy ci pomóc, ale nie zrobimy tego, jeżeli nie powiesz, o co chodzi. Dam sobie radę sama. Proszę, soczek. Klaudia. Dobrze, to w tej sytuacji zadzwonię do twojej mamy. Nie, proszę. To już wolę wszystko powiedzieć. Dobrze, ale najpierw napij się soku. Proszę. No, słucham. Bo ja dostałam wczoraj pierwszy raz okres. I na początku nawet się z tego cieszyłam, ale później przeciekło mi pod paska i cała szkoła się ze mnie śmiała. Dobrze, rozmawiałaś o tym z którymś z nauczycieli? Nie. Przebrałam się i myślałam, że wszystko będzie w porządku. Ale chłopcy przyczepili mi tampon do plecaka i znowu wszyscy się ze mnie śmiali. Poczekaj, i w związku z tym przestałaś jeść? Tak. Przeczytałam w internecie, że niedożywione dziewczyny nie mają okresu. Klaudia, powinnaś jak najszybciej coś zjeść. Przecież wiesz, że głodówka prowadzi do utraty elektrolitów, witamin, a to do kolejnych poważnych dolegliwości. Ale ja nie chcę mieć okresu. Kochanie, o czym ty mówisz? Klaudia, naprawdę powinnaś się cieszyć, że rozwijasz się i stajesz się kobietą. Ja wiem, że jest ci przykro, że stałaś się obiektem żartów, ale zrozum. Okres jest czymś normalnym i nie powinnaś się tego wstydzić. To co ja mam zrobić? Klaudia, przede wszystkim powinnaś zacząć jak najszybciej jeść. Chodź, pójdziemy do sklepiku i kupisz sobie coś do jedzenia. Dobrze, już jestem strasznie głodna. Poczekajcie, ja tylko zmierzę ciśnienie i możecie iść. A po drodze powiesz mi, którzy to koledzy zrobili ten dowcip. No właśnie. Gruszka ma rację, okres jest do przeżycia. Przecież wszystkie kobiety miesiączkują i jakoś sobie z tym radzą. Ja też sobie poradzę. Głupio mi, bo zachowywałam się mega idiotycznie.